O odśnieżaniu chodników przelegających do posesji przypomina suwalczanom miejscowa straż miejska. Zgodnie z prawem to właściciel nieruchomości musi usunąć śnieg, lód i błoto zalegające na chodniku bezpośrednio sąsiadującym z posesją. Inaczej jest w przypadku, kiedy deptak od posesji oddziela na przykład pas zieleni. Wówczas obowiązek ten spada na zarząd dróg i zieleni. Szczegóły przedstawiła Jolanta Strąkowska, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Suwałkach. Ustawodawca nałożył szereg obowiązków na właścicieli nieruchomości, a między innymi właśnie uprzątnięcie śniegu, lodu i błota z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, tak mówi ustawodawca, przeznaczoną dla ruchu pieszych. Jeżeli jest oddzielony pasem zieleni, no to wiadomo, że robi to w naszym przypadku, w przypadku naszego miasta, zarząd dróg i zieleni, ewentualnie inna instytucja. Straż Miejska w Suwałkach sprawdza, czy właściciele domów wywiązują się z obowiązku. Za nieodśnieżone chodniki strażnicy mogą nałożyć 100 zł mandatu. Dla tych, którzy nie wywiązują się z tych obowiązków, sankcje karne, ustawodawca tu przewidział 100 zł. Za nieuprzątnięcie właśnie chodnika, to jest w postępowaniu mandatowym, kwota 100 zł. W momencie, kiedy cokolwiek by się zdarzyło przechodniowi, prawda, na wysokości chodnika, który musi utrzymać właściciel, to taka osoba może z roszczeniem wystąpić właśnie do właściciela o zadośćuczynienie, o zwrot kosztów leczenia, czy też, prawda, nawet w przypadkach takich drastycznych ustanowienia jakiejś renty. Także to jest bardzo, bardzo istotna sprawa, żeby pamiętać o tych obowiązkach, żeby no nie odpuszczać właśnie w takim przypadku, kiedy ta zima nas tutaj, prawda, zaatakowała. Jolanta Strękowska chwali jednak suwalczan. Jak mówi, zdecydowana większość dba, aby przyległe do posesji chodniki były odśnieżone. Problem pojawia się jedynie w przypadku niezamieszkałych posesji. Wywiązują się, trzeba pochwalić mieszkańców naszego miasta, no niemniej jednak pozostają też kwestie takie, które należy wyjaśniać, prawda, i to jest w udziale naszych dzielnicowych strażników. Są takie posesje niezamieszkałe, gdzie, prawda, właściciel mieszka albo w innej części miasta, bądź poza terenem naszego miasta, stąd też tutaj już no niestety procedury troszeczkę dłuższe, musimy pisać, korespondować i na tym ta trudność właśnie polega. Właściciele posesji mają też obowiązek usuwania lub zabezpieczania nawisów śnieżnych i sopli lodowych zwisających z dachu.